Witam Państwa bardzo serdecznie. Na kolejnej już odsłonie cyklu naszego Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Dzisiaj mamy wielki zaszczyt gościć naszą koleżankę muzealniczkę. Muzealniczkę z Muzeum Narodowego w Krakowie, kierowniczkę Domu Matejki, panią Martę Kłak-Ampruszkiewicz. I po raz pierwszy w tych salach będziemy mogli usłyszeć o bardzo słynnym obrazie namalowanym ręką Jana Matejki. Pani Marta słynie z tego, że opowiada o Matejce w niecodzienny sposób i mam nadzieję, że i tym razem uraczy nas wspaniałą historią. Także z mojej strony to wszystko. Oddaję głos teraz pani dyrektor Instytutu Historii, która przybliży nam postać pani Marty i dzisiejszego wystąpienia. Dziękuję bardzo. Witam Państwa serdecznie z ramienia Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, który jest współgospodarzem dzisiejszego spotkania. Czy przybliżę postać pani Marty Kłak-Ambroszkiewicz, kustosz domu Jana Matejki na ulicy Floriańskiej? Nie wiem, czy to zrobię. Ja poznałam Martę kilkanaście lat temu i od tego czasu Marta rokrocznie przyjeżdża na konferencję do Olsztyna z jednym tematem, z tematem o jej ukochanym Janie Matejko. I proszę Państwa, na początku mnie to dziwiło, a później okazało się, że Marta nigdy nas nie zanudzi. Ona wszystkie aspekty życia potrafi przedstawić przez tę postać malarza. Więc jest to osoba, która porywa swoimi opowieściami zarówno w samym muzeum, jeżeli Państwo będą mieli szczęście w Krakowie akurat trafić na panią Martę Kłak-Ambroszkiewicz w domu Matejki, to jestem przekonana, że będą Państwo urzeczeni, ale również swoimi wykładami. Zapraszam teraz naszą prelegentkę i oddaję głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, najpierw Państwu się należy sprostowanie. Ja nie kocham Jana Matejki, ja go szanuję. Niewątpliwie z najdłużej będącym obok mnie mężczyzną w moim życiu, bo już 29 rok. Natomiast ja go nie kocham, ja go bardzo szanuję. Dość tego dowcipkowania. No, po takim przedstawieniu to ja się boję w ogóle, z czym ja do Państwa przyjechałam. Ale jedno nas niewątpliwie łączy, to miejsce, Muzeum Warmii Mazur, Olsztyn, miejsce, gdzie działał i pracował, żył Mikołaj Kopernik, i Kraków, dom Jana Matejki i Jana Matejkę. Albowiem rok 2023 jest rokiem ustanowionym przez Sejm i Senat dla obu tych bohaterów, czyli mamy i rok Mikołaja Kopernika, i rok Jana Matejki. Proszę Państwa, ale to żadne nowum w historii, a jesteśmy przecież przede wszystkim w gronie historyków, dotyczącej, powiem tak górnolotnie, historii Rzeczpospolitej w ogóle, ponieważ jubileusze znanych postaci ważnych dla kultury historii odbywały się już w XIX wieku i przede wszystkim właśnie w Krakowie, bo to Kraków w drugiej połowie XIX wieku stał się taką ostoją, gdzie w dobie autonomii galicyjskiej można było kreować na różnorodny sposób rocznice ważnych dla historii kultury polskiej postaci, ażeby Polakom żyjącym w zaborach przypominać o tych postaciach, urządzano zjazdy naukowe, urządzano wystawy już w drugiej połowie XIX wieku, wydawano publikacje. Moje dzisiejsze wystąpienie przed Państwem pozwoliłam sobie zatytułować na cześć Kopernika Jan Matejko, bo to przecież przede wszystkim on, a nie ja, będzie tutaj przemawiał do Państwa swoimi dziełami, jak również przygotowanymi przeze mnie cytatami. Będzie i trochę śmiesznie, bo nie będzie tylko o jednym obrazie, proszę Państwa.
Zaczyna nasz Jan Matejko tak wcześnie i tak to wygląda. Jest rok 1852, on się rodzi w Krakowie w 1838 roku i to są jego początki. Ale tak a propos, proszę Państwa, jakby ktoś trafił na taki autoportret, gdzieś zobaczył, to proszę nam dać znać, bo wciąż go szukamy. Dzisiaj nikt by nie pomyślał, że to, co przedstawia ta akwarela, zresztą bardzo niewielkich rozmiarów, bo to jest niecałe 5 cm na 7,5, wczesna akwarela z roku 1850, czyli to bardzo wczesne działania nastolatka, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, a już przedstawia scenę historyczną Konarskiego, torturowanego w celi więziennej, wiadomo do jakich wypadków się odnosi. Jest to jednocześnie próba zmierzenia się nastolatka, który zakłada, że zilustruje historię Polski. Jego pierwszym marzeniem jest ilustracja przez akwarele. Dzisiaj się to Państwu wydaje na pewno niewyobrażalne, bo jeśli już poznajemy twórczość Jana Matejki, to przede wszystkim poznajemy go z wielkoformatowych obrazów historycznych. Dzisiaj część, dzięki nowoczesnej technologii, można tych obrazów wprowadzić w technikę 3, a nawet 4D, czyli w nie wejść. Taki nawet odbywa się chyba cykl na historii, gdzie sceny historyczne są ożywiane i bohaterowie wychodzą z obrazów Matejki, bo on tak dla nas później będzie malował. 9-metrowa bitwa pod Grunwaldem. Ba, 2 na 3 metry Mikołaj Kopernik, astronom, czyli rozmowa z Bogiem. Ale zaczyna się tak, od miniaturowych akwarel. I pierwsze lata jego pracy to jest duża liczba do początku lat 60. stworzonych autoportretów znanych, portretów znanych postaci historycznych i wydarzeń z historii Rzeczpospolitej malowanych akwarelą. Aż w którymś momencie napisze: nie dam rady bez retuszu, bo akwarela, tak jak miniatura malowana na kości, nie może być pracą wykonaną bez retuszu. On chce więcej, pracuje dużo szybciej, dużo więcej. Akwarela jest bardzo wymagająca i porzuca akwarelę na rzecz już wielkoformatowych scen historycznych. A od czasu do czasu, jak ja to nazywam, skoro już tak blisko niego jestem, kiedy ma lepszy nastrój albo kiedy chce nam, widzom, coś udowodnić, potrafi scenę historyczną, w której wszystko jest opowiedziane, jak na przykład rozmowy Władysława Łokietka z Krzyżakami. To jest niewielkoformatowy obraz, w którym Matejko zmieścił wszystko, co chciał powiedzieć. Cała odmalowana scena, można ją odegrać w teatrze, można ją puścić w film i nawet nam tam dał krople błękitu impresjonistów. Bo potrafił to zrobić. To są już lata 80. Ale wraca do potem w kolejnych dziełach, do tych wielkich formatów, bo co innego sobie zamierzył. Innego dokonał wyboru. Ponieważ będzie dzisiaj przede wszystkim też o jego pracy na cześć i na rzecz Kopernika, to bardzo ważnym miejscem łączącym te dwie postaci historyczne jest dawna Biblioteka Jagiellońska, dzisiaj nie do uwierzenia, że mieściła się w tym budynku, i obok znajdujące się gimnazjum, pierwsze i najsłynniejsze gimnazjum krakowskie, tak zwane Gimnazjum Świętej Anny, popularnie nazwane Nowodworkiem. W tym gimnazjum, dzisiaj jest to popularna od lat krakowska tak zwana jedynka, zgłębiały naukę najpierw pokolenia młodych mężczyzn, później znanych, wybitnych postaci z życia historii, kultury. Później już stała się ta szkoła szkołą koedukacyjną. Bardzo ważne znaczenie w rozwoju intelektualnym Matejki i zdobywaniu przez niego wiedzy historycznej, ale i artystycznej, ma bliskość tych dwóch budynków. Ponieważ w Bibliotece Jagiellońskiej pracuje, części z Państwa pewnie znany, bo historykom jest ten pan znany, Franciszek Matejko, najstarszy brat przyszłego malarza, historyk i filozof, osoba współpracująca z Estreicherem przy pierwszej bibliografii polskiej. Franciszek jest zatrudniony w Bibliotece Jagiellońskiej i tam wpuszcza, krótko mówiąc, tego nastoletniego, jednego z najmłodszych braci.
W roku 1862 Matejko Jan dostaje już stałe prawo korzystania ze wszystkich zasobów, łącznie ze starodrukami Biblioteki Jagiellońskiej. Czyli może do nich sięgać, może je wykorzystywać w swoich pracach, może przerysowywać. Od 1864 roku jest już stałym członkiem Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, a kiedy Towarzystwo Krakowskie przerodzi się, przekształci w Polską Akademię Umiejętności, będzie również jej członkiem. I teraz bardzo ważny element. Tam mamy wiedzę historyczną i tak uniwersytecką, przez siebie samego nabywaną, ponieważ musimy pamiętać, że w wieku 12 lat Matejko musi gimnazjum opuścić, nie dostaje promocji na kolejne półrocze trzeciej klasy gimnazjum i warunkowo zostaje przyjęty do ówczesnej krakowskiej szkoły sztuk pięknych. Szkołą rządzi otoczony nimbem sławy Wojciech Korneli Stadler, jedyny krakowski malarz, który jest wykształcony w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Bo ten Kraków przecież jest bardzo niewielki, po różnych tragediach, które miasto nawiedziły, no są rozbiory, ale jest jeszcze bardzo ważny jeden element dotyczący Wojciecha Stadlera. On nie tylko jest wykształcony w Rzymie, on nie tylko mógł oglądać jako jedyny z krakowskich twórców malarstwo wielkich mistrzów we Włoszech, ale na dodatek poznał i przyjaźnił się z dwoma najwybitniejszymi romantykami polskimi, z Adamem Mickiewiczem i Juliuszem Słowackim. Przez całe życie prowadzi z nimi korespondencję i do takiej szkoły bardzo romantycznej, byśmy dzisiaj powiedzieli, dociera 12-letni Jan Matejko. To jest gmach tej szkoły, tak zwany Instytut Techniczny. W dzisiejszych budynkach innych, zupełnie uniwersyteckich, mieściła się ta Szkoła Sztuk Pięknych tylko na jednym piętrze tego instytutu. Bo na drugim piętrze mieściła się szkoła kształcąca przyszłych muzyków i śpiewaków Franciszka Mireckiego. Czyli Szkoła Artystyczna, Biblioteka Jagiellońska, to są dwa uniwersytety Matejki i obóz młodych. Z końcem lat 50. w Krakowie zawiązuje się takie stowarzyszenie nazwane Obozem Młodych, które spotyka się w pracowni rzeźbiarza, równolatka Jana Matejki, Parysa Filipiego. On ma pracownię i mieszkanie w krużgankach klasztoru franciszkanów w centrum Krakowa. Tam spotykają się przyszli artyści, spotykają się profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi relegowany w latach 40. z Uniwersytetu Wincenty Pol, założyciel pierwszej katedry geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Spotykają się przyszli aktorzy, muzycy i malarze i ich profesorowie. I zastanawiają się, prezentując swoje prace artystyczne, poddając je ocenie, recenzjom między sobą, jak jeszcze inaczej można walczyć o niepodległość. Walka zbrojna zawodzi. Powstania upadają. Co można jeszcze innego zrobić? I dochodzą do wniosku, że jednym z najważniejszych elementów społecznych jest edukacja. Edukacja przez każdą dziedzinę, w której oni się kształcą. Edukacja społeczna jest bardzo ważnym elementem. Stowarzyszenie posiada statut. Statut dla stowarzyszenia pisze znany później prześmiewca naszych cech, komediopisarz i dramatopisarz Michał Bałucki, ich równolatek. Później trochę odstąpi od tego stowarzyszenia, bardziej zajmie się nie drogą konserwatywną, ale drogą bardziej demokratyczną. Jak Państwo widzicie, do tego stowarzyszenia przystąpił również Józef Szujski, znany Państwu świetnie historyk, czy później malarz Józef Brandt, Adam Asnyk. Ważną osobą dla tej grupy młodych ludzi był Władysław Łuszczkiewicz, drugi z profesorów kształcących w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. On był tylko, jak Państwo widzicie, 10 lat starszy od nich, od Matejki, od Bałuckiego,
od Filipiego. On z kolei uczył ich bardzo ważnej sprawy, którą wypracował z Wincentym Polem, że ważnym elementem tej edukacji społecznej jest zachowanie zabytków przeszłości. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że oni poszli taką drogą inwentaryzacji zabytków. Najpierw to były wycieczki w obrębie tak zwanego dzisiaj Starego Krakowa, czyli wycieczki po krakowskich kościołach, rejestrowanie tego, co w kościołach się zachowało, przerysowywanie nawet tablic epitafijnych, bo krakowskie kościoły przecież były miejscem pochówku znamienitych rodów, rejestrowanie zabytków wokół Krakowa. Dzisiaj się wydaje to nieprawdopodobne, że wycieczkę na kopiec Kościuszki trzeba było specjalnie wtedy zaplanować i zdobyć środki finansowe, żeby iść na kopiec Kościuszki. Dzisiaj wsiadamy w autobus i możemy z centrum Krakowa na ten kopiec podjechać. Później udawali się dalej i rejestrowali pozostałości zabytków przeszłości kultury polskiej, ruiny zamków. Wiele zamków zniszczono już w czasie potopu szwedzkiego, więc to, co się zachowało, oni rysowali. Z tego powstała niezwykła teka dokumentacji, do dzisiaj zresztą używanych przez konserwatorów. Bardzo Łuszczkiewicz pilnował również tego, aby zgłębiali naukę historii, historii kultury. I zresztą później Matejko, kiedy sam został dyrektorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, zatrudniał historyków sztuki, recenzentów po to, ażeby studentów przygotować, nie tylko studentów malarstwa czy rzeźby, do posiadania wiedzy, zasobu wiedzy z historii kultury europejskiej, nie tylko już polskiej, ale również do zmierzenia się z czymś takim, jak czym staje się na pewnym etapie twórczości krytyka i ostra recenzja. Ponieważ pamiętał, jakich on doświadczał elementów, jeśli chodzi o krytykę i recenzję, i nie do końca był do tego przygotowany. Matejko, zgodnie z duchem romantyków, proszę Państwa, gdzie każdy romantyk chciałby pojechać? Do Paryża przecież. On też chciał do Paryża. Marzył o tym, żeby uczyć się u Paula de la Roche'a. No niestety, Paul de la Roche umiera w 1856 roku, dokładnie w tym roku, kiedy Matejko dostaje z Krakowa stypendium za namalowanie portretu Szymona Darowskiego. Ale dostaje stypendium do Monachium. Jest głęboko nieszczęśliwy. Uważa, że tu kompletnie w Monachium nie będzie się mógł rozwinąć. Trafia do pracowni, a raczej zapisuje się do pracowni Karla von Pilotiego. Zapisuje się do Pilotiego z tego powodu, że Piloti był uczniem Paula de la Roche'a. Więc ma nadzieję, że te elementy warsztatu Paula de la Roche'a będą mu dane do zapoznania. Ale dla niego ważniejsze, jak dzisiaj się okazuje z korespondencji, jest bywanie w galeriach monachijskich, zajmowanie się tym, co na ekspozycjach muzealnych. No i to, co dla nas, na przykład dla mnie jako muzealnika jest ważne, nie chodzi tylko o dzieła sztuki. Jego interesują, proszę Państwa, też ekspozytory muzealne, jak się wystawia dzieła sztuki. Bardzo prekursorskie myślenie, co potem zaowocuje, kiedy będzie zasiadał na czele komitetu organizującego Muzeum Narodowe w Krakowie. Na stacji w Monachium rozpoczyna malowanie kameralnej sceny historycznej odnoszącej się do bardzo popularnej w drugiej połowie XIX wieku legendy w Krakowie o trucie królowej Bony. Kiedy są niepowodzenia, to mamy taką cechę. Ludzkość marzy, lubi kogoś obwiniać za swoje niepowodzenia. Chciałam to zgrabnie ująć. I bardzo nie lubiano królowej Bony, no bo przecież wyjechała na Bari, zabrała sumę, jeszcze je pożyczyła po drodze, więc nie było przychylności w jej kierunku. Ta legenda długo utrzymywała swoją wysoką popularność. Matejko maluje scenę. Pierwszą scenę, która wprowadza nas w to jego teatrum. Bo oto co my widzimy, dzisiejsi widzowie.
Zmęczona, starzejąca się królowa Bona siedzi na fotelu, jest już na bari. Przed nią, państwo tego tak nie widzicie na tej reprodukcji, na tym slajdzie, ale ja codziennie przechodząc przez galerię patrzę na ten obraz. I ten Antonio z Macerata, sekretarz królowej Bony, podaje jej kielich z takim lisim uśmieszkiem. Proszę mi uwierzyć na słowo. My już wiemy, że w kielichu jest trucizna. Dwórka jest przestraszona, a za kotarą ja zawsze słyszę szepty życzliwych. Teatr. Jeśli byśmy te postaci wprowadzili w ruch, ruszyłaby dla nas scena teatralna. Lucjan Siemieński, znany krakowski krytyk, który nie zawsze był Matejce przychylny, po objawieniu się tego obrazu na wystawie w Krakowie napisał, że objawił nam się w Krakowie prawdziwy malarz. Od tego momentu sceny historyczne malowane przez Matejkę zaczynają się powiększać. Pojawia się coraz więcej postaci, pojawiają się różne plany i stają się coraz bardziej teatralne i filmowe. Jeszcze w tym roku, 1859, kiedy skończył obraz już w Krakowie, w domu ojca na Floriańskiej, zastanawia się, co ma w życiu robić. I pisze do kolegi, chyba pójdę z węzełkiem do Franconii, bo tu nic mnie nie czeka. Może powinniśmy się cieszyć, że do tej Franconii jednak nie poszedł. Przychodzi czas tuż przed powstaniem styczniowym, i obóz młodych stara się zaangażować w przygotowania do powstania. To jest pewnie państwu mało znany element z życia Matejki. On jako poborca podatku tak zwanego narodowego pobiera ten podatek od krakowskich sklepikarzy. W aktach w Archiwum Narodowym jest taka informacja zapisana, że zostaje aresztowany, umieszczony w więzieniu na Wawelu, tam gdzie stacjonują Austriacy. I tu jest nie do końca odbywa się zrozumiała sytuacja. On zostaje z tego więzienia uwolniony w dość krótkim czasie. Jedna hipoteza jest taka, że oficer, który go przesłuchiwał, znał już jego malarstwo. Ale jest jeszcze inny element tej sprawy. Dwaj starsi bracia Matejki w 1848 roku poszli, jak to się mówiło, na Węgry walczyć na Węgrzech. Byli to Edmund i Zygmunt. Zygmunt zginął. Edmund, żeby móc wrócić do Krakowa, przyjął jego imię. I z tych przesłuchań, takiego, przepraszam, mataczenia w tych aktach, już nie wiadomo, kto tam był przesłuchiwany, czy to był Zygmunt przesłuchiwany, czy to był Jan przesłuchiwany. Ważne jest, że Jan mógł napisać do przyjaciół, że już powrócił, może działać i tak się to szczęśliwie skończyło. Chciał czynnie iść do powstania, odradzano mu to. Widział też powrót swoich braci, właśnie tegoż Edmunda Zygmunta i Kazimierza, których oddziały zostały rozbite i wrócili do Krakowa. On, zaprzyjaźniony już wtedy z Józefem Szujskim, w przebraniu przewozi broń do oddziałów Langiewicza stacjonujących koło Miechowa, czyli już poza granicę kordonu. I tu jest ważny element, który się pojawia, ponieważ jeden z tych oddziałów wyposaża w sfinansowaną już przez siebie broń. I ten element takich darowizn będzie się przez całe jego życie pojawiał w różnych dziedzinach, żebyście to państwo dobrze zrozumieli. Tutaj jest danie po prostu pieniędzy na zakup broni. Ta jego aktywność związana z powstaniem jest spora, ale nie po to, żeśmy się dzisiaj spotkali. Natomiast no, też jeszcze wymaga przebadania pewnego. I przychodzi rok 1862, kiedy on już wie, że trzeba wrócić do tej pierwotnej idei ilustrowania polskiej historii, że trzeba wrócić do tych założeń wypracowanych w obozie młodych. Powstaje obraz Stańczyk na balu u królowej Bony. Różnie jest ten obraz rozpatrywany. Wiemy, że chodzi o klęskę. Tu bal, a tu klęska pod Smoleńskiem. I jedno jest pewne. Ten Stańczyk na obrazie to już jest Jan Matejko. Staje się dla nas nie tylko malarzem, ale przybiera rolę nauczyciela, nie tylko treflinsia.
i wręcz takiej osoby, która nas czasem i ostrzega. Jak to się dzieje? Pracując nad tym zespołem jego rysunków różnorodnych, bardzo lubię ten rysunek, gdzie on zmierza się z postacią swoje, zmierza się z samym sobą. Jak Państwo widzicie, rysuje siebie en face, w płaszczyku, wędruje na tym rysunku i nagle staje się postacią historyczną. Wspaniały aktor, prawda? Ja jak patrzę na ten rysunek, to teraz rozumiem jego wielką miłość do teatru. Nie tylko to, że w krakowskim teatrze miał lożę i bywał w nim bardzo często, ale gdziekolwiek jechał, był w miastach, gdzie były teatry, zawsze był na spektaklu teatralnym. Ten teatr jest dla niego niezmiernie ważny. Zresztą przyjaźnił się z najwybitniejszymi aktorami sceny polskiej, tak powiedzmy, XIX-wiecznego teatru. I staje się Piotrem Skargą. Gdybyśmy prześledzili 11 autoportretów Matejki, to są to niezwykłe autoportrety, ponieważ zmieniają się dokładnie tak jak warsztat jego pracy i jak on sam się zmienia. Tu mamy jeszcze takiego młodego w miniaturze. Gdybym Państwu teraz powiedziała, że to jest miniatura malowana przez Matejkę na kości, jedna z trzech przeze mnie odnalezionych, to jest autoportret, który ma 3,5 centymetra. No, i jeszcze ma sygnaturę. Co nikt z Państwa by nie uwierzył. Na co dzień nie jest eksponowana, znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. W zeszłym roku robiłam taką wystawę w Krakowie właśnie bez retuszu, gdzie pokazywaliśmy też miniatury. Nieprawdopodobne. Czyli sięga warsztatowo do tradycji miniatury, do tych miniatur malowanych w medalionach, noszonych w szkaplerzach. Robi to jako prezent dla żony na imieniny. Ale pokazuje nam jeszcze, że potrafi wykonać taką pracę. To jest, proszę Państwa, 3,5 mm do 9 metrów. Trzeba sobie to zestawić. Po co ja tak o nim mówię? Bo po drugiej stronie mamy naukowca. Człowieka duchowego, ale naukowca. Więc muszę jakoś to zrównoważyć. I wreszcie rok 1864. Powstanie upadło. Wiadomo, że kolejna walka zbrojna przegrana. Jest rok 1864. Powstaje pierwsza wielkoformatowa scena Kazanie Skargi. Oczywiście nigdy ksiądz Piotr Skarga nie wygłaszał takich kazań przed Zygmuntem III Wazą. Scena głęboko metaforyczna, w której Matejko po raz pierwszy nie tylko poucza, ale i oskarża. Potem będzie rejtan po tej scenie, prawda? I przyjdą jeszcze inne obrazy. I dzięki pomocy przyjaciół i namowie przyjaciół gromadzi, a właściwie pożycza środki finansowe i wysyła obraz na Salon Sztuki Światowej w Paryżu. No trzeba było to samemu sfinansować. Obraz wyjeżdża i dzieje się rzecz niezwykła, ponieważ 26-letni artysta z Krakowa, z zaboru austriackiego, dostaje w Paryżu złoty medal. I od tego momentu rozpoczyna się jego wielka europejska, a potem i światowa kariera, bo ostatnie wystawy to już są Stany Zjednoczone i tam już przychodzą medale rok po jego śmierci. Rozpoczyna się jego wielka kariera. Będzie w samym Paryżu wystawiał na salonach sztuki 11 razy i zawsze jego obrazy będą otrzymywały głównie złote medale. I o tym powinniśmy pamiętać, nawet jeśli nam się nie podoba jego malarstwo. To doceńmy warsztat. No i proszę Państwa, w życiu jest ważna też miłość, więc miłość, wreszcie przychodzi i miłość. Matejko poślubia Teodorę Giebultowską. Ona staje się aktorką, bohaterką jego obrazów. Przede wszystkim jest Barbarą Radziwiłłówną, jest Katarzyną z Ostroga, jest królową Boną. Nie tamtą, proszę Państwa, bo tamtą to była królowa, to była gospodyni ze stancji w Monachium. Żeby nie było nieporozumień. I przychodzą dobre lata twórczości i rok 73, bardzo znamienny dla Jana Matejki,
bo jest to rok, kiedy zostaję dyrektorem Krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Jest to rok, lata 70. to jest najlepszy okres w jego życiu. Dobrze rozwija się życie rodzinne i jest to seria najlepszych obrazów, wszystko się dobrze układa, a on, jak Państwo widzicie, ma 30 kilka lat, ma przed sobą mnóstwo planów i mnóstwo marzeń. Ale rok 1873 to też rok, kiedy w Krakowie postanawia Polska Akademia Umiejętności uczcić Mikołaja Kopernika. I wracamy do Kopernika. Matejko, jeśli chodzi o rocznice ważnych osób i bohaterów w swoim malarstwie, ma kilka takich postaci bardzo dla niego ważnych. Poświęca więcej zainteresowania królowi Janowi III Sobieskiemu. Uważa go za nie tylko wspaniałego dowódcę, ale też świetnego króla i dzisiaj byśmy powiedzieli osobę świetnie zarządzającą, a jeszcze króla, który interesował się sztuką. Więc kilka obrazów, no i oczywiście obrońcę chrześcijaństwa. Kilka obrazów będzie poświęconych Janowi III Sobieskiemu. Ważny jest dla niego Mikołaj Kopernik. Ważny jest dla niego Wit Stwosz. Zaczyna od Wita Stwosza. Artysta, niezwykły artysta. Kilka swoich dzieł wręcz będzie łączył z dziełami Wita Stwosza. Do pracy nad Mikołajem Kopernikiem przygotowuje się znacznie wcześniej, niż zapada decyzja o tym, że będą organizowane obchody rocznicy Mikołaja Kopernika w Krakowie. Już w roku 1871 przystępuję do malowania pierwszego szkicu. Ja zaraz go Państwu pokażę. I teraz będę musiała wyjaśnić parę rzeczy. Są trzy bardzo podobne wizerunki Mikołaja Kopernika malowane farbą olejną przez Jana Matejkę, żeby nie było niedomówień. Wielkoformatowy obraz, który jest własnością Muzeum UJ-u, Collegium Maius, i dwa szkice. Jeden szkic olejny, wcześniejszy, w zbiorach Muzeum Dom Jana Matejki, zakupiony w roku 1960 do naszych zbiorów. I drugi, który miał niezwykłe koleje losu, powstał w 1972 roku. Jest bardziej malarski, a mniej, byśmy powiedzieli, dokładny, jeśli chodzi o rekwizyty, sposób przedstawienia postaci. Był darem Matejki dla pewnej osoby z Wiednia. Spędził ten szkic wiele lat w Wiedniu. W latach 70. stał się własnością Wojciecha Fibaka w jego kolekcji, a potem własnością w kolekcji Barbary Piaseckiej-Johnson. Czyli mamy trzy przedstawienia olejne tej samej postaci. Bo to często odbiorcom się myli. Jak to? Przychodzą na galerię i mówią, przecież on jest mały, miał być duży. Nie, to jest ta sama scena, tylko kolejny raz namalowana. Ten, który jest łączony z jubileuszem, z obchodami Polskiej Akademii Umiejętności, to jest rok 1873, jest ukończony, ale zaczyna się jeszcze inna historia. Matejko już w 71 roku bierze się za malowanie Kopernika. Pierwszego szkicu, tego, który jest na mojej galerii, proszę Państwa, galerii. Przepraszam, na Państwa również galerii. Dowiaduje się o tym Tytus Działyński i bardzo chciałby do swoich zbiorów nabyć taki obraz poświęcony Kopernikowi i nawet wysyła do Matejki przez pośrednika. Tu całą mamy, proszę Państwa, w zbiorach korespondencję bardzo istotną. Wysyła zadatek. Ale wysyła zadatek na ten wielkoformatowy obraz, nic nie wiedząc o szkicu, który Matejko namalał. Matejko zamierza
sfinalizować za te pieniądze tą transakcję i ten wielkoformatowy obraz namalować. Jednakże na pewnym etapie Tytus Działoński nie ma środków finansowych i z całej operacji się wycofuje. Co nie zmienia faktu, że Matejko, posiadawszy już ten pierwszy szkic, maluje drugi szkic, te zawiłe losy Państwu opowiedziałam, i pracuje dalej nad wielkoformatowym obrazem. I nad tym wielkoformatowym obrazem zaczyna pracę już w 72 roku. 27 lipca dokładnie pisze do żony, która jest na wywczasach. Gdy pojadę nie wprzód do ciebie, ale najpierw jednak do Kopernika, bo go muszę podmalować. Jak dotąd bardzo niewiele zrobiłem przy nim. Czekają mnie zrazu na płótno, a potem na blejtram i wczoraj dopiero rozpocząłem węglem rysować. Są wakacje, żona jest w Rabce z dziećmi, a on pracuje nad Kopernikiem. Ale już 1 sierpnia, czyli minęło zaledwie kilka dni, pisze. Najważniejszą sprawą dzisiaj nas obchodzącą, prócz Kopernika, który tylko do mnie należy, jest budowa domu tak naprawdę. A teraz zajrzyjmy do pracowni jeszcze na Krupniczej. Prócz Kopernika rozpoczętego, w które perspektywę będę sprawdzać z Grygleskim, przybyłym do mnie na parę dni z Warszawy, to mam jeszcze wiele pracy nad innymi obrazami. Bo tu trzeba, proszę Państwa, wyjaśnić, że to nie jest tak, że on maluje jeden obraz, kończy i maluje następny. Tam jest tych prac rozpoczętych kilka, czasem kilka wielkoformatowych prac, no i od weny zależy, którą tak naprawdę skończy. Tutaj po co ja tą historię o budowie domu opowiadam, bo zaraz Państwu pokażę zabawną historię również związaną z Kopernikiem. Matejko tu przypomina, że do pracowni na Krupniczej 6 musi pójść i oto jesteśmy, proszę Państwa, jego oczami na Krupniczej 6 w nieistniejącej już dzisiaj w Krakowie kamienicy, gdzie mieściła się niewielka pracownia i niewielkie mieszkanie. Do tego mieszkania 21 listopada 64 roku Matejko wprowadził żonę Teodorę. Tutaj przyszła na świat czwórka ich dzieci i tutaj była też niewielka pracownia artystyczna, gdzie malował obrazy. A w tym satyrycznym rysunku dla nas wszystkich przedstawił tą swoją pracę nad wielkoformatowym Kopernikiem z dużą dozą satyry i ironii, pokazując nam, w jakich warunkach rysuje. Jest mistrzem karykatury, szczególnie jeśli chodzi o karykaturę sytuacyjną, dotyczącą nie tylko jego życia rodzinnego, ale również różnych wydarzeń, w których uczestniczy. Państwo widzicie, dzieci hasają, jedno tam przesypia nad jakimś zeszytem, służba się krząta, no... Mistrz pracuje bardzo ciężko. Żona obserwuje całą pracę dość groźnie, jak zawsze. Zwykle jest tak przez niego zresztą przedstawiana w tych satyrycznych rysunkach. A Kopernik bardzo brzydko się tak naprawdę zachowuje. Ja nawet nie wiem, czy to wypada pokazywać tę karykaturę, jak patrzę tam na postać. Bo Kopernik wszystkim nam pokazuje język. Duży dystans do samego siebie, ale też jakbyśmy dzisiaj pomyśleli o tej ciężkiej pracy fizycznej, jaką jest malowanie wielkoformatowych obrazów, bo to nie tylko wena twórcza, ale ogromny 2x3 metry naciągnięty blejtram. Niewielka pracownia w takiej przybudówce, jest lipiec i sierpień, upały, gorąco, opary farb. Ciężkie warunki. Wiadomo, że ona musiała z tymi dziećmi wyjechać na wakacje. On dalej maluje. Ale też dużo taki dystans do samego siebie i do swojej pracy. Bez takiej ustawienia się na katedrze, tylko patrzenia rzeczywiście, jak to wygląda. Druga sprawa. Matejce wielokrotnie się zarzuca brak perspektywy w jego obrazach. Nieumiejętność, a to było krótkowidz, a tego nie umiał, tamtego nie umiał. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, jak on w tym liście pisze, że do wykreślenia perspektywy przyjechał do niego specjalnie kolega, Aleksander Grygleski, bo ponieważ Matejko miał głęboką wadę krótkowzroczności, powyżej minus 5 dioptrii. To jest, proszę Państwa, naprawdę duża wada. Więc w tych wypadkach, w sprawach związanych z perspektywą,
współpracował, kiedy nie był pewien czegoś, właśnie z Aleksandrem Gryglewskim, i to od początku studiów. Prosił go, żeby tam korektę zrobił, ewentualnie, żeby zerknął na tą pracę. Mistrz, tu mamy dalszy ciąg korespondencji prowadzonej przez Krajewskiego dotyczącej kwestii zakupna, jak to się mówiło, wielkoformatowego Kopernika przez Tytusa Działyńskiego. Niestety smutne pożegnanie się panów, ponieważ Tytus Działyński z zakupu rezygnuje. Pokazuję państwu śmieszne okoliczności, trudne okoliczności powstawania tych obrazów. I przechodzimy do Kopernika. To nie jest, proszę państwa, tak, że malarz sobie coś tam wyobraził, jak to niektórzy czasem trywialnie piszą, spotkał kogoś na ulicy, zaciągnął go do domu, już go rysował, malował. Nie, proszę państwa, to tak nie wyglądało. On był naprawdę rzetelnie, metodologicznie przygotowany przez Łuszczkiewicza i jemu podobnych warsztatowo. To jest cały warsztat, jak kiedyś tu są profesorowie na sali, to potwierdzą, chyba że kiedyś jak się pisało pracę, to trzeba było tych fiszek nazbierać, trzeba było tej literatury przeczytać, trzeba było wynotować, nauczyć się bibliografii. Nie było folderów na komputerze, trzeba to było wszystko zgromadzić, ba czasem nawet pokazać, że się to zrobiło. Jak profesor, egzaminator nie do końca wierzył, że ktoś tam, prawda, czy czegoś tam nie spisał. Warsztat. I on warsztatowo zawsze nad obrazem pracuje. I w tym wypadku też tak jest. Matejko ulega nowemu medium, jakim staje się fotografia. I w wielu obrazach, nie będąc nawet w miejscach, których te obrazy dotyczą, każe sobie sprowadzić fotografię. Współpracuje i sprzedaje zresztą prawa do reprodukowania swoich obrazów jednemu z najwybitniejszych, pierwszych krakowskich fotografów, Waleremu Rzewuskiemu. To jest dobrze wykształcony malarz, jego kolega ze Szkoły Sztuk Pięknych, który porzuca malarstwo na rzecz fotografii. Matejko dopóki nie ma, bo w roku 72 zatrudnia na stałe sekretarza Mariana Gorzkowskiego i wtedy Gorzkowskiemu powierza takie sprawy, które czasem trzeba było na studiach zrobić, że jakieś wypisy dla kogoś zrobić, prawda, do pracy, do czegoś, chodzić robić kwerendy, prawda, w muzeach, w archiwach. Dzisiaj sami to musimy wszystko robić albo korzystamy z materiałów zdigitalizowanych. W pewnym momencie Matejko zlecał takie sprawy Gorzkowskiemu, ale wcześniej sam pisał. I w przypadku Kopernika w naszych zbiorach znajdują się trzy dość istotne fotografie Fromborka sprowadzone przez niego, bo skąd w tym obrazie pojawiają się zabudowania katedry we Fromborku? On nie był, on nie mógł się tam udać, ale chciał wiedzieć, jak ta katedra wygląda, kupił te fotografie i przerysował. Jedno jest pewne, do postaci Kopernika w szkicu tym, który znajduje się w domu Matejki, i tym wielkoformatowym obrazie pozował dr Henryk Lewito, zaprzyjaźniony z Matejką, bywający w domu Matejków. Jak to w rękopisach znajdujemy taki opis. Piękne rysy twarzy, szlachetne i poważne, uczone, mądre spojrzenie. No co mógł mieć Kopernik? No przecież musiał mieć piękne rysy twarzy i musiał mieć mądre spojrzenie. Przecież mówimy o astronomie, mówimy o naukowcu, mówimy o odkrywcy. Źródła. Do szkicu, który znajduje się w kolekcji Johnson Piaseckiej, pozował już kto inny. Prawdopodobnie Antoni Serafiński, siostrzeniec żony artysty. Ale jak mówię, jeszcze do tego szkicu przejdę, to jest szkic malowany malarsko na szybko tak zwanie. I wreszcie kolejny obraz, który już tu profesorowi zapowiadałam, z kolekcji Matejki. Portret Mikołaja Kopernika z XVIII-wieczny, nieznanego twórcy. Był jego w zbiorach, jest do dzisiaj w jego zbiorach, czyli niewątpliwie, ponieważ to jego kolekcjonerstwo zaczyna się bardzo wcześnie, w tych zbiorach był i mógł służyć mu również być pewną taką wskazówką, jeśli chodzi o wizerunek Mikołaja Kopernika. Mówiłam państwu o tych studiach inwentaryzacyjnych, które w Szkole Sztuk Pięknych studenci prowadzili. My mamy ponad 4000 rysunków w szkicownikach i rysunków luzem,
Wśród tych rysunków, oczywiście poza szkicami kompozycyjnymi, poza szkicami do postaci czy kompozycyjnymi do obrazów, mówię o szkicach rysunkowych tylko, jest wiele szkiców dokumentacyjnych dotyczących zabytków Krakowa i wielu miejsc, które Matejko odwiedzał. Ten rysunek i ta identyfikacja, którą dzisiaj robimy bardzo szybko, nawet telefonem, była dla niego bardzo ważna, ale dzięki takiej inwentaryzacji mamy ślady po miejscach, które już do współczesności nie przetrwały albo przetrwały dzięki różnym nowatorskim XIX-wiecznym metodom konserwacji w stanie nieco zmienionym, prawda? I dzisiaj, gdyby nie te zachowane dokumentacje XIX-wieczne sprzed tych tak zwanych renowacji, nie wiedzielibyśmy, jak obiekt wyglądał. Czy mamy kilka warsztatowych elementów, które prowadzą nas do szkicu olejnego do obrazu, a potem do ukończonego przedstawienia tego wielkoformatowego Mikołaja Kopernika. Czyli studia zabytków, fotografie miejsc, wizerunki Kopernika, postać Henryka Lewito i nawet bardzo ciekawe dzieło, które znajduje się w bibliotece Matejki, dzieło z roku 1844, które opowiada o pomniku Kopernika powstałym w Warszawie. Takie dzieło sobie nawet nabył do biblioteczki. I wreszcie powstają szkice postaci Kopernika. Proszę zwrócić uwagę, różne też kiedyś były metody przechowywania tych rysunków. No, co powodowało niestety też uszkodzenia. Musimy też pamiętać, że Matejko rysuje na przeróżnych papierach. I teraz te papiery, w zależności od tego, jaką miały kwasowość, jakiego były gatunku, jedne szybciej, drugie trochę wolniej, ale jednak się starzeją. Coraz mniej możemy je demonstrować, coraz mniej możemy je eksponować. Czasem je naklejano, czasem je przyklejano, jak Państwo widzicie, co powodowało szkody. Czasem niestety był taki zwyczaj jeszcze w Polsce międzywojennej, jak się pineski pojawiły w ekspozycjach, to przyczepiania pineskami. Dzisiaj aż na sprawdza przychodzi tak zwany dreszcz, że można było tak z obiektem postępować. Szkic do postaci Kopernika. Jakkolwiek nieuszkodzony, widzicie Państwo już ten ruch. Zaczyna się praca. Po co ja Państwu te elementy tej pracy tak Was prowadzę? Trochę jak w teatrze buduję to napięcie. Bo on tak pracuje nad obrazem i gdybyśmy te wszystkie elementy obrazu wprawili w ruch, to nagle byśmy mieli nie tylko spektakl teatralny dla nas przygotowany, ale film. On jest filmowy. Chcę, żebyście Państwo to zobaczyli. Nie patrzyli na niego jak na nudnego faceta, który, tam co tam, ten Kopernik, no dobra, siedzi tam na tej skrzyni, albo nie siedzi, ma cyrkiel, albo nie ma cyrkla. Nie, to jest cały spektakl. To jest cały spektakl, na którym potem uczą się pokolenia. Bo on nie tylko zbuduje dla nas spektakl, ale zrobi jeszcze coś innego, o czym zaraz powiem. I kolejny przyklęk Kopernika. Tych prac jest rysunkowych, powstaje wiele. Ja mogę się opierać na tych, które są znane w muzeach albo w zbiorach prywatnych. Ten akurat pochodzi z zbioru prywatnego. My nie wiemy, ile prac przygotowawczych, rysunkowych do danego obrazu powstaje, ponieważ miał zwyczaj artysta rozdawania rysunków. To nie było rejestrowane. Tu jest praca ze zbiorów prywatnych, ewidentnie rysunek, kolejne zmierzenie się z postacią Kopernika do tego obrazu i jak Państwo widzicie również z elementami różnymi architektury i rekwizytami, gdzie one mają być, jakie one mają być. To nie jest praca, stoję przed Blade Runnerem, nakreślę i maluję. To jest naprawdę przemyślana, wielowątkowa praca. I wreszcie powstaje ten szkic olejny 71 rok, który znajduje się w Muzeum Domiana Matejki. I tu już możemy zobaczyć, że on się będzie różnił od tego drugiego obrazu wielkoformatowego. Tutaj Kopernik siedzi na skrzyni, to jest rekwizyt do dzisiejszego dnia w naszych zbiorach z tych grupy zabytków sztuki średniowiecznej należących do Matejki. Bardzo ciekawe, bo tam mamy
po państwa lewej w tej chwili stronie taką latarnię, a to jest latarnia więzienna z ratusza krakowskiego. Latarnia z drugiej połowy XVI wieku. Zostają przez Matejkę zakupione właśnie w czasie, kiedy pracuje nad Kopernikiem. Przedmioty, które wcześniej były w więzieniu w ratuszu krakowskim, gdzieś tam przesypane i w czasie remontu przez murarzy znalezione. To jest czas, kiedy w Krakowie jeszcze nie ma muzeum. Wiadomo, że Matejko kupuje, jak to się mówiło, różne starożytności. I on rzeczywiście te przedmioty kupuje. Dzisiaj wśród tych przedmiotów, poza tymi latarniami więziennymi, jest szereg bardzo cennych przedmiotów służących w wieku XV, XVI i XVII do wymierzania kar. I tutaj widzimy, czy państwo widzicie, co Kopernik trzyma w dłoni? Cyrkiel. Cyrkiel pozostanie na wielkoformatowym obrazie, natomiast na tym szybko malowanym, który jest w zbiorach prywatnych, już tego cyrkla nie będzie. Będzie to szkic bardzo malarski, który ewidentnie do mnie mówi, że to jest rzeczywiście malowane jako podarunek, na szybko. Tu już nie ma tej całej opowiastki edukacyjnej, która jest dla nas bardzo ważna. Ważne jest również to, co leży na skrzyni. Czyli jakiś element edukacyjny, prawda? Bo tu się odbywa nie tylko rozmowa z Bogiem, ale tu się dokonuje też w trakcie tej rozmowy odkrycie. Ta nauka jest niezmiernie ważnym elementem, duchowość i nauka. No i oczywiście zabudowania, o których mówiliśmy. I tutaj jestem w pełnej konfuzji, bo nie wiem, co się stało z pamięcią, dlaczego wielkoformatowy obraz złośliwie, proszę państwa, zjechał do małego formatu, ale to jest ten wielkoformatowy z kolegium Majus, uwierzcie mi państwo na słowo. Tutaj jest dalej cyrkiel. Pojawiło się gwiaździste niebo, którego w tym szkicu olejnym nie było. Niebo znacznie ciemniejsze. Kolory są bardziej nasycone. Widać, że bardziej był dopracowany i pojawił się bardzo ważny dla Matejki element edukacyjny. Dzisiaj, proszę państwa, ja tak będę teraz podpowiadać, taki quiz. Czego żałujemy, że czego dzieci nie robią? Czego nie lubią robić? Czytać nie lubią, nie lubią książek. Pojawia się księga na skrzyni. Bardzo ważna jest dla Matejki, ta księga się pojawiła w wielu obrazach jako ważny element edukacji. Bez edukacji nic się nie zmieni. Ona jest ważna w nauce, w kulturze, w historii, w zmianie społecznej. Przepraszam, ale proszę mi uwierzyć na słowo. I jeśli chodzi o Kopernika, to już państwo pewnie nie pamiętacie tego, że Kopernik oczywiście pojawił się w tych trzech szkicach olejnych, ale pojawił się w dwóch najważniejszych dziełach Matejki malowanych u schyłku życia. W 1889 roku, po otrzymaniu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego, no Wydziału Filozoficzno-Historycznego, bo tak to było, Matejko żartobliwie napisał, że maluje 12 stan dziejów cywilizacji w Polsce, żeby udowodnić, że zasłużył na ten doktorat. No taka ironia, śmiech, żartobliwość. Pojawia się tam jedna ze scen, wpływ uniwersytetu na kraj, humanizm, husytyzm, wiek XV. Tu mamy szkice, dwa szkice rysunkowe do postaci Kopernika, ponieważ tam wśród wielu wybitnych twórców nauki, sztuki, literatury, których Matejko wprowadza w tę scenę, postacią najważniejszą tak naprawdę jest wygłaszający do tych wszystkich osób wykład Mikołaj Kopernik. On stoi i wznosi ręce do nieba. Tutaj go mamy w jednym szkicu rysunkowym i w kolejnym. Proszę zobaczyć, co się dzieje. Tutaj jest praca nad szkicem, jak ten ruch na obrazie ma się odbyć. Czyli to, co ja państwu przed chwilą powiedziałam. Patrzę tu na znajomą twarz. W reżyserii to się nazywa storyboard, prawda? To się buduje scenę i potem się to wprawia w ruch.
Kiedyś można się tak było bawić, rysując rysunki, sklejając te papierki. Cieszę się, że jest znana ta zabawa. Dokładnie dla niego to jest też taka zabawa. Jakim najlepszym ujęciem w czasie wygłaszania tak ważnego wykładu przed tak znamienitymi osobami, mówiącego o wpływie uniwersytetu, czyli nauki, na tego, na czym najbardziej nam zależy, oświeceniu społeczeństwa, jak ten Kopernik powinien wyglądać, przemawiający na dziedzińcu Uniwersytetu Jagiellońskiego, czyli najważniejszej wówczas w drugiej połowie XIX wieku uczelni, mającej jakieś swobody jednak, prawda, w Krakowie. I on przecież będzie trzymał coś w dłoni. Jak on powinien wyglądać? To jest ta praca nad ruchem. Tych rysunków powstaje wiele. Jak ten ruch powinien wyglądać? Jak ta szata powinna wyglądać? Aż wreszcie powstaje scena. To są szkice olejne. Wszystkie sceny w dziejach cywilizacji w Polsce to są szkice olejne, czyli malowane pociągnięciem ciężkim farby, mało czytelne wizerunki. I teraz Państwo widzicie tego Kopernika. Okazało się, że jedna dłoń jest wzniesiona, a ja Państwu odczytam, żeby się nie pomylić, kogo my tu mamy na tym obrazie. Widzimy Mikołaja Kopernika, widzicie Państwo biskupa Leśnickiego, który siedzi przy stole, ale dalej pojawiają nam się po osoby, które niekoniecznie w tym czasie żyły co Mikołaj Kopernik, bo mamy tam rektora Akademii Mikołaja z Brzeźnicy, mamy Grzegorza z Sanoka, a z drugiej strony pisze swoją kronikę święty Kazimierz, obok Długosz. Potem mamy za kardynałem przybyłych uczonych, stoi święty Jan Kapistran i wreszcie pojawiają się przybysze z pismami i księgami, jakby na nowo odkrytymi w XV i XVI wieku pisarzami starożytnymi, Cyceronem, Owidiuszem i Plautem. I od lewej mamy Hieronima z Pragi, Jana z Dąbrówki, Pawła z Brudzewa i Michała z Wielunia. No te osoby nie mogły się spotkać, żyły w różnych czasach, ale świadomie Matejko je na tym obrazie umieszcza. I wreszcie na ziemi po lewej stronie jest taka leżąca postać. Część z Państwa może w tym szkicu olejnym ją widzi, a to jest ni mniej, ni więcej, tylko Jan Polak, który trzyma w dłoniach bryłę złota i wydaje się nam Matejko mówić przez Jana Polaka, że to pierwszy Jan Polak odkrył przed Kolumbem Amerykę. A na pierwszym planie inny młodzieniec studiuje księgę. Przy globusie podarowanym przez Macieja Korwina siedzi Wojciech z Brudzewa, badający właściwości igły magnetycznej. Przy nim medyk i matematyk Jan Ursyn. Ursyn zwraca się w stronę Kalimacha, który prowadzi Konrasa Celesa i wśród nich grono zagranicznych gości. Erasm z Rotterdamu, Eoban Hesse, Bebelius i Gracias z Hiszpanii. A wszyscy oni przybywają z Europy wysłuchać wykładu Mikołaja Kopernika. Czy nie jest to, proszę Państwa, wspaniały hołd nie tylko dany Mikołajowi Kopernikowi, ale całej europejskiej nauce i jej wpływowi na Uniwersytet Jagielloński? To jest rok 89. W roku 93 Matejko będzie malował, w roku swojej śmierci, będzie malował wielkoformatowy obraz pod tym samym tytułem, ale tam już nawiążę do sceny tej ateńskiej malowanej przez Rafaela, którą próbował też namalować jego profesor Władysław Łuszczkiewicz. Niestety śmierć Matejce przerwie malowanie tego wielkoformatowego obrazu. Czyli wracając, bo czekam na ten gest. Wracając, reasumując, mamy trzy szkice olejne, mamy wielkoformatowy obraz olejny i w wielkoformatowym, nieukończonym obrazie, również olejnym, postać Kopernika. Ten Kopernik pojawia się więc u Matejki 5 razy w wielkich jego dziełach, również w wielu szkicach rysunkowych. Ważnym również elementem, który
Jeśli chodzi o Mikołaja Kopernika, nie tylko o uniwersytet, ale o Szkołę Sztuk Pięknych, jest ten związek i praca Matejki z Władysławem Uszkiewiczem w czasie, kiedy Matejko zostaje już dyrektorem reaktywowanej Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Wtedy też Towarzystwo Naukowe Krakowskie zmienia się w Polską Akademię Umiejętności. Matejko również należy do Akademii Umiejętności. Akademię Umiejętności wzbogaci z kolei w roku innego jubileuszu wizerunkiem Jana Kochanowskiego, bo wtedy w Krakowie będzie się odbywał zjazd naukowy poświęcony Kochanowskiemu. Proszę zwrócić uwagę na te dwie daty. 73 rok to jest również ważna data, jeśli chodzi o powołanie przez Matejkę Łuszczkiewicza w Krakowie Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Artystów. To jest coś, proszę Państwa, na kształt związku zawodowego. Matejko daje spore środki finansowe na założenie tego towarzystwa. To towarzystwo wspomagało artystów w dokształcaniu się, pomagało artystom, którzy nie sprzedawali obrazów. On miał ogromną świadomość tego, że nie wszyscy jego koledzy zarabiają tak dobrze jak on i mogą w ogóle utrzymywać się ze sztuki. Mało tego, ostatnio wyczytałam w pewnych dokumentach rzecz niezwykłą, że to towarzystwo również zasiłkowało wdowy po malarzach, rzeźbiarzach, kiedy nie miały z czego żyć. Więc naprawdę, jak na drugą połowę XIX wieku, było to bardzo nowatorskie przedsięwzięcie. I wreszcie kolejny rok, o 10 lat później, powstaje na polecenie ówczesnego prezydenta Krakowa komitet wykonawczy, który ma zorganizować Muzeum Narodowe w Krakowie. I tę rolę prezydent Dietl powierza Janowi Matejce. I to jemu zawdzięczamy, że to Muzeum Narodowe wygląda do dzisiaj tak, jak wygląda. Tak gromadzi zbiory, jak on to zaprojektował z Marianem Sokołowskim, wybitnym historykiem, założycielem Katedry Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też jakie wizerunki, jakie pamiątki po postaciach historycznych były gromadzone. I wreszcie, kiedy Matejko już przestawał być prezesem tego komitetu, stał na czele tego komitetu, bo już muzeum mogło zacząć działać, to rekomendował, proszę Państwa, na to stanowisko właśnie pierwszego dyrektora muzeum Władysława Łuszkiewicza, wierząc, że będzie on najlepszą osobą, która doceni zabytki przeszłości. Jest to dla mnie jednak niezwykły ukłon w stronę profesora. I zanim, a może wcześniej, jeszcze jest jedno dzieło, w którym uniwersytet, nauka, choć może nie sam Kopernik, są ważne. Za opus magnum twórczości Jana Matejki wielu badaczy uważa jego pracę na rzecz polichromii Kościoła Mariackiego, Bazylki Mariackiej w Krakowie. Pracę, do której on sam wykonał ponad 300 projektów akwarelowych. Pamiętacie Państwo, jak mówiłam, że ta miniaturowa akwarela, porzuca ją, bo nie można w niej przeprowadzić retuszu. I do akwareli powraca w ostatnich latach życia, pracując nad wielkim dziełem dedykowanym Matce Bożej i krakowskim mieszczanom, fundatorom Bazyliki Mariackiej, nad malowidłami do Kościoła Mariackiego. Wszystkie są przez niego wykonane w technice akwareli wielobarwnej albo chociaż dwubarwnej. To są ogromne projekty, tu już nie ma miniatury. Do pracy przenoszenia tych projektów zaprasza swoich uczniów, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mechofera, Włodzimierza Tetmajera, co dla nich potem zaowocuje ich wielkoformatowymi pracami monumentalnymi. Polichromia Mariacka jest też dziełem, które Matejko wprowadza nas tym monumentem w modernizm. Ale nie byłby sobą, gdyby w tej pracy nie powrócił poza duchowością do dwóch ważnych dla siebie przez całe życie zagadnień. Do kwestii patriotyzmu, nie tylko duchowości, ale kwestii również edukacji. I o ile prezbiterium, czyli do belki tęczowej, dedykuje Matce Bożej, tam mam jak gwiaździste niebo, wspaniałe anioły śpiewujące, wyśpiewujące chóry modlitwy ku czci Matki Bożej, to w nawie głównej pojawiają się godła cechów krakowskich.
wszystkich tych organizacji rzemieślniczych, które składały się przez stulecia na budowę i remonty i utrzymanie Bazyliki Mariackiej. Ale przecież trwają zabory, a on wierzy, że kiedyś nastąpi to duchowe odrodzenie. Rzeczpospolita odzyska niepodległość, a jednym z ważnych tych elementów będzie również edukacja. I w nawie głównej kość Bazyliki Mariackiej w Krakowie pojawiają się godła Kazimierza Wielkiego, bo to nie tylko tę Polskę murowaną zostawił i zjednoczył, ale ufundował Akademię Krakowską. Pojawiają się godła Akademii Krakowskiej. Dzieła dokończyła jego wnuczka Jadwiga. I po drugiej stronie w nawie pojawiają się godła Jagiellonów oraz godła czterech najstarszych wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duchowość, czyli religia, patriotyzm i edukacja. Taki widzi związek. Ponad chórem organowym, kiedy staniemy w pewnym przy belce tęczowej i popatrzymy na ponad chór organowy, tam przy dobrym oświetleniu widać takie ogromne godło Fides, gdzie pod jednym prawem Matejko jednoczy wszystkie historyczne ziemie polskie, oczywiście z okresu przed rozbiorami. I wracamy do Polskiej Akademii Umiejętności. Proszę Państwa, ten wielkoformatowy obraz Matejki, który dokładnie bez ramy ma 225 cm na 315, został przez niego ukończony. Został zademonstrowany w Krakowie dokładnie 19 lutego 1873 roku. Na obchody rocznicy Mikołaja Kopernika Kraków przygotował się bardzo szczególnie. To była nie tylko prezentacja tego wielkoformatowego obrazu. I tutaj Matejko wykonał rysunek pod odbitkę litograficzną i ten rysunek w postaci odbitki litograficznej prezentujący obraz był rozdawany uczniom, którzy masowo zwiedzali tę wystawę, prezentację obrazu, bo dzisiaj idziemy na wystawach, mamy wiele obrazów, prawda? Tutaj prezentacja jednego obrazu była już wielkim wydarzeniem. Każdy z uczniów miał rozdawane przez nauczycieli taką odbitkę litograficzną. Drugi rysunek związany z obchodami tej rocznicy Matejko wykonał do odbitki litograficznej, do programu, który Polska Akademia Umiejętności i Rada Miasta Krakowa przygotowała na ten czas obchodów rocznicy Mikołaja Kopernika. Ponieważ do tych obchodów nie tylko były prezentacje obrazów, nie tylko naukowe działania, ale również Teatr Krakowski przygotował specjalny żywy obraz. Od czasów ujawnienia się otrucia królowej Bony na salonach wystawienniczych, teatry, nie tylko krakowski teatr, ale teatry również działające amatorsko, sięgały w swoich spektaklach, tak to ujmijmy, do żywych obrazów odgrywanych według obrazów Jana Matejki. I tym razem Mikołaj Kopernik został odegrany na scenie Teatru Krakowskiego, a scenariusz dla Teatru Koźmianowskiego, Stanisława Koźmiana, który wtedy kierował teatrem, przygotował znany Państwu, już przeze mnie wspomniany, historyk Józef Szujski. Tak to były huczne obchody tej rocznicy, w której, jak Państwo widzicie, Matejko miał spory swój udział. Później ze składek obraz został zakupiony. Wspomożone te składki zostały przez namiestnictwo i przekazane do zbiorów uniwersyteckich. O losach poprzednich szkiców olejnych poprzedzających wielkoformatowy obraz Państwo już wiecie, a ja na zakończenie przypomnę pana Jana Matejkę, tym razem na tle swojego jednego z ostatnich obrazów wielkoformatowych,
I to jest ostatnia fotografia pracowniana. Tam widać fragment Konstytucji 3 maja. A ja specjalnie to zdjęcie pokazuję nie tylko ze względu na ten marsz pracowniany, ale również na Konstytucję. Bo jakbyśmy myśleli o edukacji, to w Konstytucji 3 maja mamy też postać Hugona Kołłątaja, który kroczy z księgą. I proszę Państwa, sam Mistrz na ostatnim swoim autoportrecie, malowanym rok przed śmiercią, i przy fotelu, na skrzyni również leżą księgi. Czyli to, co rozpocząłem, mając 12 lat, zamierzam kontynuować. Tu nie przewidział, że to życie już dobiega kresu. I ta księga jest bardzo ważnym elementem, który wprowadziłem również do sztuki. Dziękuję Państwu.